Nie marnować jedzenia możemy wtedy, kiedy zaplanujemy sobie dobrze moment zakupów, zaplanujemy sobie dobrze nasze umownie szeroko pojęte menu, czyli co będziemy gotowali i odpowiednio to przemyślimy, bo to jest jakby planowanie, to jest podstawa, żeby nie marnować jedzenia, żeby go nie wyrzucać. A po drugie, warto też przemyśleć jakby potrawę pod kątem tego, jak ją przygotujemy, jakich technik użyjemy, czy będziemy to gotować, prażyć, parzyć, dusić i wreszcie ile tego potrzebujemy. Wykorzystanie tak naprawdę wszystkiego, co nam daje Matka Natura, to taka kwintesencja kuchni dawnej polskiej, kiedy to szacunek do produktu był niezwykle istotnym elementem w kuchni, na etapie przygotowywania. Czyli z tego ziemniaka powszechnego, potencjalnego trzeba było absolutnie wykrzesić każdy element, który to element sprawiał, że jedzenie było naprawdę przyjemne, no bo o to chodzi, żebyśmy sprawiali sobie tym jedzeniem przyjemność, więc obierki na chipsy, miąższ na placki, ale to się też tyczy takiego wykorzystania obiadu na przykład, który nam został z dnia poprzedniego. Czy jak nie zjedliśmy, to znaczy, że trzeba to wyrzucić? Czy można to jeszcze w jakikolwiek sposób przygotować? Moja babcia potrafiła, czego przykładem i dowodem były dzisiejsze racuchy, czyli po razie, czyli poobiadowe racuchy ziemniaczane. To jest taki obiad składający się z klasyki, czyli ziemniaki i kawałek mięsa upieczonego, uduszonego, ugrillowanego, jak zwał, tak zwał. Coś nam zostaje i nie wiemy, co z tym zrobić. I moja babcia robiła mi zawsze takie racuchy ziemniaczane na słodko, które podawała z ugotowanych ziemniaków, czyli coś na wzór ciasta na kopytka, tylko że smażyła to później. Grubiutkie, ja jadłem to z cukrem i popijałem mlekiem. Natomiast na wschodniej ścianie naszego kraju możemy w kuchni regionalnej znaleźć bardzo fajne rzeczy w okolicach Sejn, czyli Suwalszczyzna, takie racuchy, które się nazywają soczewiaki, albo z ciasta drożdżowego, albo właśnie ziemniaczanego, pieczone w piecu. Z połączenia tych dwóch elementów, czyli babcinych wspomnień, mojego dzieciństwa i tej kuchni regionalnej zrobiłem owe porazie, czyli ciasto ziemniaczane, w które to ciasto zamykam farsz z mięsa. Farsz, który można doprawić, posiekane mięso, natka pietruszki, czosnek, cebulka świeża, troszkę soku z cytryny, oliwy, nic więcej. Zamykamy i smażymy. I mamy takie racuchy ziemniaczane z cudownym farszem, który to farsz może być na przykład czasami grzybowym, kapuścianym albo z soczewicy.